Witam Was serdecznie. Mam dla Was wyjątkową niespodziankę. 25 lat mojej pracy i wiedzy możecie kupić już teraz. Napisałem pięknego e-booka dla Was z panią doktor. Prawdopodobnie to będzie pierwszy e-book taki w Polsce. Kup go teraz. Hej, witam Was serdecznie. Jeżeli jeszcze nie kupiliście mojego e-booka, to kupcie go już teraz. Dlaczego nagrałem ten film? Ponieważ 25 lat obserwowałem tak naprawdę facetów. Obserwowałem ich zachowania. Przede wszystkim muszę Wam powiedzieć, że byłem w różnych gronach męskich. Od największych wariatów po najbardziej kulturalnych mężczyzn. I jeden wspólny... Zauważyłem, że też w wielu gronach, bardzo wielu, pojawiały się różnego rodzaju używki. Obserwowałem to 25 lat i śmiem twierdzić w 100%, jestem w 100% przekonany, że jeżeli każdy facet, powtarzam, każdy facet, który przeczytałby mojego e-booka, którego napisałem z panią doktor, która również obserwowała zachowania mężczyzn, to jestem w 100% przekonany, że alkohol i używki w znikomym procencie sprzedaży by spadły. A dlaczego tak uważam? Ponieważ bywając w tych wszystkich gronach facetów, każdy z nich mówił do mnie jedną rzecz. Stary, na czym ty jesteś? Nigdy nie piłem, nie ćpałem. W tych momentach do nich to mówili. Nigdy nie miałem takiej potrzeby i zawsze powtarzałem do każdego z moich znajomych, że największe narkotyki, panowie, mamy w głowach. Oni oczywiście tego nie rozumieli. Być może teraz, po wielu, wielu latach, to rozumieją. Ale już teraz jest za późno. Ja bym taki wspólny mianownik postawił do wszystkich panów, którzy używają używki. Oczywiście mówimy o większości tych mężczyzn. Są wyjątki, które po prostu używają, bo mają albo nadmiar wszystkiego, albo niedobór wszystkiego. Ale ja mówię o dużej, dużej większości. Tak z moich oczywiście obserwacji życiowych, myślę na podstawie tysięcy mężczyzn, których widziałem. To byli mężczyźni, mówimy o facetach, którzy byli bardzo przystojni, z bardzo dobrych domów, o bardzo dobrym statusie społecznym, materialnym, jak i również biedni, brzydcy. Większość z nich bym rzucił do jednego wspólnego mianownika, czyli do tego, że ja na trzeźwo, bo potrafiłem uruchomić pewne rzeczy w głowie, na trzeźwo miałem potężne uderzenie, czyli podchodziłem do kobiet, nie bałem się tego, że jakaś kobieta mnie odrzuci, że podejdę do niej i będę miał fantastyczną dzisiaj randkę. Oni wiedzieli, że nie mogą tak zrobić, że dopiero jak... jak sobie... walną ścieżkę, wtedy oni są tacy, wiesz, super, że wtedy dopiero wychodzi to, co na trzeźwo nie potrafi wyjść na zewnątrz. Dopiero wtedy, jak dostaną bodziec narkotyczny lub alkoholowy, oni to wtedy tacy są towarzyscy, tacy fajni, tacy śmieszni, ale bez tego jest to katastrofa. A jeżeli nawet nie jest katastrofa, to występuje u nich totalny brak pewności siebie. Boją się totalnie odrzucenia od kobiety. I podsumowując to, jestem w 100% przekonany, jeżeli facet zamyka się w domu ze swoimi 10 kolegami i ciągle gra ta sama muzyka, te same substancje, ten sam alkohol się leje i cały czas pieprzą o tych samych sprawach. I ten facet miałby do wyboru to swoje towarzystwo, na które już czasami nie może patrzeć. I przepiękną, ale przepiękną kobietę, którą po prostu poznaje od tak. Od tak. Od tak. Nie w marzeniach, tylko od tak. Po prostu wychodzi na ulicę i podchodzi, bierze od niej numer i spędza z nią cudowny czas. Cudowny, powtarzam. Cudowny. Nie z tymi swoimi znowu 10 kolegami wygiętymi dookoła, tylko z tą swoją kobietą spędza cudowny czas.
odpowiedzcie sobie sami na to pytanie, czy jeżeli miałby wybór i potrafił podchodzić do kobiet, które grono by wybrał? Czy siedzenie z nimi, czy cudowne spędzanie czasu z piękną, kochaną, cudowną kobietą? Odpowiedź należy do Was. Pozdrawiam Was serdecznie z pięknego Szczecina. Hej!